Wydawnictwo Agora przedstawia Wojciech Mikołuszko, Wojtek Czyta Artur Bardziś 12 trzy km do powrotu. Szarpnął z całej siły i nic. Szarpnął drugi raz, ale to nie był dobry pomysł. Coś, co trzymało go tuż powyżej stopy, zacisnęło się jeszcze mocniej. Spokój. Spokój najważniejsze to zachować spokój. Na pewno uda się jakoś od tego uwolnić. Zdąży dołączyć do stada i polecieć ze wszystkimi do wielkiej wody i dalej, za wielki piasek. Z gniazda doskonale było widać jego grupę. Wystarczyło przesunąć się nieco w bok, tak żeby szary, omszały dach tego domu nie zasłaniał łąki. Wtedy można było dojrzeć stado białych ptaków, z czarnymi końcami skrzydeł oraz z długimi, czerwonymi nogami i dziobami. Bociany. Takie jak on. Pamiętał, jak jeszcze niedawno rywalizował z nimi na tej samej łące o smakowite chrząszcze, pasikoniki, myszy i żaby. Nieraz się ostro spierali o jakiś smakowity kąsek, ale zawsze udawało mu się przynajmniej parę koników polnych złapać. Nigdy nie musiał wracać z pustym dziobem do swoich klekoczących głodomorów. Nawet teraz rozpoznawał je na łące. To znaczy, tak mniej więcej. No a właściwie mniej niż więcej. Wszystkie młodzieniaszki przecież mają ciemne końce dziobów i wszystkie są do siebie tak podobne. Pewność, że to właśnie jego dzieci miał tylko wtedy, gdy siedziały w jego gnieździe. A teraz to już duże, samodzielne bociany. Gotowe do odlotu. Oby sobie poradziły. Pamiętał swój pierwszy lot do wielkiej wody i dalej za wielki piasek. Plątały mu się skrzydła, czasem i nogi, a raz to nawet dziób. No tak, dziób to żadna pomyłka. Tak mu się chciało pić po przelocie nad wielkim piaskiem, że wsadził go do jakiegoś starego dzbana. Wydawało mu się, że tam jest woda. I była. Tyle, że stary dzban pękł, woda wyciekła a odłamane kawałki gliny uwięziły jego dziób w środku. Okropność! I jeszcze jakiś dziki pies czy inny szakal zaczął go gonić. On uciekał na nogach, bo nie mógł odlecieć przez ten przeklęty dzban. Pies już go łapał za pióra, już zaciskał zęby na jego ogonie, gdy nagle – bach! – wpadł na baobab. Dzban na jego dziobie rozpadł się, a on – uff! – uleciał w górę, Zostawiając temu drapieżcy parę piór w pysku. Szkoda ich było, ale co tam? Nie będzie narzekał. Wiele młodych bocianów z jego stada w ogóle nie wróciło z podróży. Pewnie i w tym roku młodzież nie przetrwa w komplecie wyprawy do Wielkiej Wody za wielki piasek i z powrotem. Zapatrzył się na stado. Jeszcze chwila, i będzie wśród nich. Stąd z gniazda na złamanej w pół topoli widział ich wciąż jeszcze z lekka brązowawe pióra, jak to u młodych, silne mięśnie, czyste nogi i dzioby. Wszystko oświetlone jasnym, gorącym blaskiem. A za bocianami coś, czego one jeszcze nie dostrzegały. Tam, gdzie ziemia zawsze nagrzewała się najmocniej, zielony krajobraz zaczął się rozszerzać i kurczyć. Wydłużać i skracać. Tak wyglądał znak, na który wszyscy czekali. Zaraz to zauważą. Musi dotrzeć do nich jak najszybciej. Jak tylko lider dostrzeże to falujące powietrze, rzuci się do środka, pozwoli unieść się wysoko, wysoko pod same chmury. A stamtąd sfrunie ku ciepłu, ku słońcu. W stronę wielkiej wody. Reszta stada podąży za nim. Tak jak i on to robił przez cztery razy z rzędu, i jak za chwilę zrobi, to po raz piąty. Tylko wyplącze się z tego nieszczęsnego czegoś na jego nodze. Jeszcze chwila chwileczka i będzie wolny. Poleci za liderem tak, jak to zawsze robił. Na tym polegał cały trik. Zawsze naśladował lidera. Zawsze leciał za nim. Teraz też zdąży. Może szarpnie jeszcze raz, tak naprawdę mocno. I jeszcze raz, na boki, w jedną i w drugą stronę. Nic z tego. Wciąż był unieruchomiony. Chciał tylko na chwilę przysiąść na gnieździe, pokazać innym, że jak wróci na wiosnę, to wciąż będzie do niego należało. Wielkie, stare gniazdo, mocne i ciężkie. Przez lata zajmował je staruszek, ale gdy w tym roku wiosną się nie pojawił, to on szybko je zajął. Owszem, stoczył parę bujek, bo chętnych nie brakowało, ale powyrywał im piórka, tym uzurpatorom, złodziejom, rozbójnikom i wygrał. Tak, tak, to on wygrał. Właśnie wtedy. Gdy nadszedł czas, by po raz pierwszy założyć rodzinę. Zaraz potem przyklekotał piękną bocianichę i razem odchowali tu czwórkę dzieci. Świetny wynik jak na tak młodego tatę, jak on. Gniazdo, co prawda, jak się okazało, tu i ówdzie było nadgnite. Tam i siam się sypało. I w ogóle było nieco starsze i w gorszym stanie, niż się spodziewał. Wymagało trochę roboty, więc co i rusz znosił nowe patyki do naprawy i zapychania dziur. Dobierał sprytnie raz duże, raz małe gałęzie, aż kiedyś przyniósł właśnie to kolorowe coś. Miękkie i giętkie, inne niż zwykłe patyki. W sam raz do zatkania małej dziurki, w którą bocianiaki wsadzały nogi, no a potem trudno je było stamtąd wyciągnąć. Skąd mógł wiedzieć, że ta kolorowa, miękka i giętka gałązka zaciśnie mu się wokół nogi? Że też musiało się to zdarzyć akurat teraz, gdy wszyscy zbierali się do odlotu. Dobra, dość marudzenia. Trzeba się jeszcze raz ze wszystkich sił postarać zdjąć tę złośliwą gałązkę. Może tym razem nie siłą, ale sposobem. Na przykład Delikatnie zsunie ją dziobem z nogi. Uda się, na pewno. O nie, lider rozpostarł skrzydła. Pofrunął w stronę tego falującego powietrza. Inne bociany już ruszały za nim. On też do nich zaraz dołączy. Jeszcze moment i wystartuje. Ale ta gałązka trzymała. Nie spadała, nie zsuwała się. Przecież nie mógł tu zostać. Zginie zimą, zamarznie, umrze z głodu. Szarpnął się, ale ta wstrętna gałązka zacisnęła się jeszcze mocniej. A co tam zerwie ją, przerwie. Jak wystrzeli w górę z całą siłą, na pewno się uda. Wciąż miał szansę ich dogonić. Lider co prawda uniósł się wysoko, stado też już za nim, ale jeszcze zdąży. Zdąży, zdąży na pewno zdąży. Nie zostanie, choćby miał całe gniazdo wlec za sobą. Poleci, tak, poleci, tylko porządnie zamachnie się skrzydłami. O, tak, właśnie tak, i raz, i z całej siły w górę. O, nie, o, co za ból, i co te gałęzie zrobiły, a łaj, uderzenia, pień, ból nogi, ból głowy, ciemność, ciemność. Ciemność! Tato! Kocham cię! Siedmioletni chłopiec, ubrany w krótkie spodenki i koszulkę z rysunkami owadów, krzyknął w stronę odjeżdżającego samochodu. Wpatrywał się w jego tylną szybę z dobrze mu znanymi naklejkami, żółto-czerwonym trójkątem z napisem Uwaga! Jedzie z nami jacuś oraz niebieskim kwadratem z białą sylwetką człowieka na wózku. Chłopiec wyglądał, jakby chciał pobiec za szerokim, szarym, pokrytym pyłem autem, które oddalało się niespiesznie, turkocząc po bruku wiejskiej drogi. Ale stojąca za jego plecami wysoka, szczupła kobieta o falujących blond włosach mocno ścisnęła go za ramię. – Mamo! – Dlaczego nie możemy z nim pojechać? Chłopiec obrócił się w stronę kobiety. Ta puściła ramię syna i pogładziła go po głowie. Ja cóż, chodźmy już do domu, powiedziała. Piekie ciasteczka, takie jak lubisz, w kształcie owadów. <słuchy> Są nawet karaluchy. Myślę, że trzeba je już wyjąć z piekarnika. To co idziesz? Chłopiec nie odpowiedział. Wciąż patrzył za samochodem, który mijał właśnie ostatnie domy: niskie drewniane, z oknami okolonymi przez wycięte w deskach ozdoby. Dopiero gdy brzozowy las, który zaczynał się tuż za wsią, zasłonił auto, Jacek przeniósł wzrok na mamę, na jej wzorzystą bluzkę i rozszerzane u dołu dżinsy. Potem spojrzał za nią. Na gruby pień złamanej w pół topoli, pod którą właśnie stali. I jeszcze dalej na otoczony malwami nieduży dom o wyblakłym, nieokreślonym kolorze i szarym, omszałym dachu. Ale dlaczego? Powtórzył jacuś. Chodź do domu, bo karaluchy się spalą. Mama uśmiechnęła się i objęła syna za ramię. Lubię spalone karaluchy. Odparł chłopiec, patrząc w górę, skąd rozległo się rozgłośne klekotanie. To hałasował bocian, który stał na wielkim starym gnieździe, z trudem trzymającym się szczytu złamanej topoli. No, może nie tak całkiem spalone zaraz przyjdę. Na pewno? Słowo robala. Jacek podniósł prawą rękę, jak do przysięgi. Kobieta zostawiła chłopca i poszła do domu. Jacuś z zaciekawieniem przyglądał się Bocianowi. Coś dziwnego z nim się działo. Wykonywał jakieś nienaturalne nerwowe ruchy. Po chwili przestał klekotać, rozpostarł skrzydła i rzucił się do lotu. Wysoko się nie uniósł, bo coś gwałtownie go zatrzymało. Chłopiec osłonił oczy przed ostrym blaskiem słońca. Dopiero wtedy dostrzegł kolorowy sznurek, który owijał nogę bociana i łączył go z gniazdem. Ptak coraz szybciej i mocniej machał skrzydłami, coraz gwałtowniej, coraz bardziej chaotycznie. Sznurek naprężał się, rozciągał i wydawało się, że lada moment pęknie, uwolni bociana i pozwoli mu odlecieć. Gdy jednak wielkie skrzydła ptaka, zmęczone wysiłkiem, na chwilę zwolniły, Sznurek jakby skurczył się i gwałtownie pociągnął czerwoną nogę w dół. Bocian stracił kontrolę nad ciałem, spadł na gniazdo, po czym odbił się od niego i poleciał w stronę Ziemi. Po drodze, szarpiąc się, potrącił patyki. Na koniec uderzył głową w pień topoli i uczepiony sznurkiem do gniazda, zawisł nogami do góry. Kilka gałęzi oderwało się od gniazda, potrąciło nieruchome ciało bociana i spadło na głowę stojącego pod nim chłopca. Jacek, zdumiony sceną, przez chwilę stał w milczeniu, potem obmacał sobie głowę. Zdjął z niej kawałek usłonej kory i jakiegoś małego pająka. Przyjrzał mu się uważnie, odrzucił na bok i znów, Spojrzał w górę. Mamo! krzyknął z całych sił. Wojtek nie żyje. Mamo, ale dlaczego my go nazywamy Wojtkiem? Jacek zatrzymał się w połowie drewnianej drabiny opartej o złamaną to Spojrzał w dół na swoją mamę, która miała teraz na głowie kolorową chustkę i stała przy drabinie. Zaciskając ręce na belkach z taką siłą, że aż jej palce bielały. Wokół niej i pnia topoli leżały rozrzucone poduszki, kołdry, pierzyny i koce. Ja cóż, może to jednak ja wejdę na górę i odetnę tego bociana, co? powiedziała. Wiesz, wiatr może zachwiać drabiną, ty możesz się poślizgnąć albo się zdenerwować, stracić równowagę. Jesteś jeszcze taki mały, niestabilny, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Przecież są poduszki, zamruczał chłopiec, po czym obrócił się z powrotem do drabiny i wszedł szczebel wyżej. Ale to dla Bociana, ty jesteś cięższy i gdybyś na przykład spadł, to możesz dostać jakiegoś wstrząsu mózgu, połamać żebra albo i inne kości. O, kowal bez skrzydły. Jacek wychylił się na bok i spojrzał na korę topoli, w załomach której krył się nieduży, czerwono-czarny owad. Od ruchu chłopca zachwiała się przyczepiona do jego pasa pochwa finki. Drabina również lekko zadygotała. — Ja chyba zwariuję — zawołała mama Jacka. — Nie wolno ci się wychylać na boki. Masz iść prosto do góry, a najlepiej na dół. Jacek odwrócił wzrok od kowala i postawił nogę szczebel wyżej. Mamo, to powiesz mi, dlaczego nazywamy go Wojtkiem? A zejdziesz na dół? Nie, odparł Jacek, wdrapując się na kolejny szczebel. Ale mogę iść prosto w górę albo podglądać kosarza. Chłopiec zaczął wychylać się na drugą stronę drabiny, gdzie po korze Topoli wędrował brunatny pajęczak o ośmiu długich i cienkich nogach. Oszalej, jęknęła cicho mama Jacka. A głośniej dodała. W naszej wsi dawniej na wszystkie bociany mówiono Wojtki. Takie ludowe określenie. Teraz trochę zapomniane, ale twój tata pamiętał, więc tak nazwał bociana, co się u nas na Topoli zagnieździł. Ale wcześniej był inny. Jacek zrobił następny krok, już niewiele go dzieliło od zwisającej głowy ptaka. No, ten został nowym Wojtkiem, a stary Wojtek nie wrócił z Afryki. Twój tata trochę żałował. Jacek zatrzymał się na wprost głowy Bociana i spojrzał w jego zamknięte oczy. Dlaczego? Zapytał i stanął jeszcze wyżej na przedostatnim szczeblu drabiny. Ale na ostatni szczebel nie wchodź. Dlaczego tata żałował? Jacek jedną ręką ostrożnie wyjął finkę z pochwy. A, takie tam bajki. U nas na wsi mówiło się, że bociany na zimę odlatują na wyraj, gdzie nabierają sił w ogrodzie za żelaznym ogrodzeniem i potężną bramą.